Właśnie nie bez powodu pytam o to, bo mieszkając w Niemczech wybrał pan polską firmę, zbudował pan dwa domy i postanowił je ogrzać. I jak do tego doszło, że zdecydował się pan, mieszkając pod Hanowerem, wybrać firmę z Krakowa? To jest 900 kilometrów. Nie patrzyłem na odległość, nie. Oczywiście, jeżeli buduję, bo to już któryś tam mój dom w życiu, nie będę wyliczał w tej chwili, bo w Polsce w 80 roku wybudowałem pierwszy dom. Choć można sobie wyobrazić, jeszcze niczego nie było na rynku, a ja zdołałem to zrobić. Także myślałem sobie, materiały są różne. Jedne w Polsce są tanie, drugie w Niemczech są tanie. Trzeba się po prostu rozpytać. Ale technicznie, bo ja jestem troszeczkę taki bardziej pedancik. Jeżeli mam coś robić, to chciałbym mieć coś najlepszego. No, najlepszy materiał oczywiście i tak samo technologiczny ten dom ma być teraz bardzo oszczędny, energooszczędny. I do tego, wiadomo, okres taki mamy, że trzeba korzystać z technologii. No i zaraz rozpytałem się, oczywiście to nie jeden, tylko bardzo dużo czytałem, bardzo dużo szukałem możliwości fotowoltaiki i ogrzewania tego mieszkania, bo to też jest bardzo ważne. I to znalazłem tą firmę, właśnie Termofor, gdzie będąc tutaj, zostałem poinformowany, że i jedno, i drugie mogę w jednej firmie, Przy jednej okazji przy jednej zrobić. okazji to samo, ale to były długie dyskusje i No właśnie, zostałem przekonany ze ten strony. proces będę chciał za chwilę odtworzyć, jak to wyglądało od początku, ale rozumiem, że możemy przyjąć, że był pan tym rodzajem klienta, który przychodzi już z wiedzą, już zorientowany i wie, co można mu zaproponować i zadaje pytania. Tak, nie, ja wiedziałem dokładnie, co ja chcę. To moje. Przed ogrzewaniem było najróżniejsze, są z folią, nie z folią, w podłodze, czy w suficie, czy w ścianach. To wszystko wiedziałem dokładnie, jakie są możliwości, które się nadają, które są już wypracowane technologicznie. No, praktycznie wszystko, tylko kto to zrobi Jasne. i jakie materiały. Oczywiście No to były dobrze, najważniejsze. dojdziemy do tego, ale jak się zaczęły w ogóle prace nad projektowaniem tego ogrzewania? Od czego się zaczęło? Pierwsza rzecz rozpoczęła się o ogrzewaniu. Ogrzewanie było pierwsze, bo chciałem mieć ogrzewanie elektryczne w folii. Wiedziałem, bo miałem kiedyś już wcześniej jeden dom z folii, ogrzewanie w suficie, nie było kaloryferów, nie ogrzewanie podłogowe, nie było wody, co mi bardzo zależało na tym, żebym nie chodził po wodzie, powiedzmy. Ja mówię tak przesadnie, jeżeli ogrzewanie podłogowe. I dowiedziałem się, że jest taka możliwość energooszczędnie ogrzewać tylko elektrycznością. Już miałem wcześniej obliczenia gaz i prąd. Jeżeli bym wziął teraz tylko prąd, czyli to ogrzewanie, które w tej firmie albo w takiej firmie, która by miała to by był oszczędniejszy niż wcześniej, niż gaz i prąd, czyli samym prądem miałbym. Dlatego, że to ogrzewanie jest już w tej chwili w takiej technologii, to już przyszłość. W tej chwili to jest przyszłość i wszystkim bym powiedział, żeby to w taki sam sposób, jak ja myślę, jeżeli budujesz, to coś nowego i coś dobrego. No, jeszcze w Niemczech jest. Do tego też nie są tak daleko. Mimo tego, że mnie się wydawało, że oni są bardziej rozwinięci. Nieprawda. Nieprawda. Jesteśmy tu w Polsce My szybciej akurat. biegniemy. Tak, tak. To powiem szczerze, że to jest dużo dalej i dużo ciekawiej. Od pierwszego kontaktu z firmą, co było najpierw? Przesyłał pan rzuty budynku? Tak. Pierwsza rzecz po pierwszej rozmowie, oczywiście, że coś takiego może być. Przesłałem rzut budynku, czyli wymiary podłóg, bo chciałem, powiedzmy, tą ogrzewanie. No i dowiedziałem się, że takie są możliwości, że można to w różnej mocy na powierzchnię, ile ona tam tych watów i po przeliczeniu oczywiście po tych, jak to wygląda, jaka jest bezpieczeństwo, czy to się można na to gafelki położyć, czy panele winylowe. Wszystko jedno. Czy
czy to jest bezpieczne, czy to nie będzie, nie wiem, może gdzieś jakiś drucik przerwać i tak dalej, ale to też wiedziałem, że to tak łatwo nie można popsuć, jakby się wydawało, tylko po prostu trzeba to zrobić tak, jak powinno na to uważać. No i zdecydowałem się przyjechać tu do Krakowa. Kraków, dlaczego nie? No, już dawno nie byłem. Piękne miasto. Tak, dokładnie. Ale przyjechałem, no, to nie jest, te 900 kilometrów przejechać nie jest aż taki problem. No, przyjechałem, dowiedziałem się dużo, dużo więcej i byłem tak bardzo mile przyjęty, że do ogrzewania mojego domu zobaczyłem, na ścianie stoją panele fotowoltaiczne. Mówię, co też robicie? Oczywiście. Mówię, jak to? No, też robimy. Ja mówię, może możecie mi powiedzieć, jak to wygląda. No i zaczęliśmy rozmawiać i dowiedziałem się, że są na tak technologicznie dobre, że spokojnie chciałbym mieć, powiedziałem, chcę też to mieć na dachu, bo to teraz już przyszłościowo jest to, jedno jest i drugie to bardzo można, potrzebne. Można z łatwością połączyć. A bardzo, bardzo fajne, powiem szczerze, że nie przypuszczałem, że aż tak to, ale zostałem tak dobrze poinformowany, także jak w tej chwili tam jestem i buduję, i sąsiedzi budują się też, bo tam koło mnie to patrzą na mnie, co ja kupiłem, mówi, skąd to masz? Z Krakowa. Tak, ja mówię, tak, z Krakowa, no oczywiście zawsze jestem do dyspozycji, mogę wam dać adres, no bo są zachwyceni oczywiście. Chcę jeszcze wrócić na chwilę do tego samego procesu projektowania, bo Termofal ma swój autorski program do projektowania. Nie będę pytał o detale, tylko chcę zapytać, czy sam ten proces projektowania ogrzewania, bo na razie na ogrzewaniu się skupmy, może pan ocenić jako łatwy, przyjemny? Właśnie z tego punktu widzenia wziąłem to ogrzewanie, bo jest najłatwiejsze, jakie można byłoby. Ja widziałem, jak to kładą, jak to wcześniej już widziałem, jak to będzie wyglądało, że mam wylewkę betonową i na przykład na podłodze mogę położyć. Jeżeli chcę, to mogę mieć w suficie, mogę mieć w ścianie, także kaloryferów nie ma jakiegoś tam problemu. Nic nie widać, a ciepło jest. Mogę nawet przewiercić przez tą folię i nie zepsuję jej. No bo mogę przykładowo jakieś lampy będę, no to trzeba ten haczyk przez sufit przyciągnąć. I nawet jakbym przewiercił tą folię, która grzewczą, to ona tylko straci ten 2 mm na ten haczyk. Ciepło. A cała reszta działa. To było takie bardziej jeszcze bezpieczne, a następnie to, że to jest słońce. To są te same promienie, tak jak nasze słońce po prostu świeci, to ja mam to w domu. Chcę zapytać wobec tego, na co padł wybór? Folie grzewcze pod panele winylowe i maty grzewcze pod posadzki ceramiczne, tak? Tak. I oba są sterowane przez smartfona, z tego co wiem. To są właśnie te fajne, przyjemne rzeczy. I druga, mogę sobie ustawić jak chcę każdy pokój. I jaką temperaturę będę chciał mieć. Termostaty są w każdym pokoju, mogę sobie to zmienić, mogę sobie teraz w tej chwili faktycznie smartfony, mogę to wyłączyć gdzieś tam z daleka, włączyć z daleka już przed przyjściem, przyjazdem do domu jest ciepło. Jest ciepło, właśnie. To są te bardzo przyjemne rzeczy, które wcześniej o tym nie wiedziałem, ale w tej chwili widzę, że to, co ja mam w tej chwili w domu, pierwsze takie coś widziałem, jak miałem kosiarkę do trawy. Ja go tam miałem taką ostatnio, już dawno kupiłem, nazywałem go Helmut. No i ten ogrodnik mnie ścinał trawę, się ta kosiarka. Tak. I też miałem na smartfonie i go mówiłem, jaki róg ma jeszcze jechać. Także, i to właśnie, to mi się też spodobało i od tego dalej zostałem przekonany, że spowolnie. I to jest naprawdę łatwość, olbrzymia łatwość. Nie mam bojlera jakiegoś w domu, bo nie muszę mieć z wodą. To wszystko, a w tej chwili jeszcze do dodatku, jak mam fotowoltaikę, no to jeszcze mam
dodatkowe się grzanie. No dobrze, to zaakceptował Pan ten projekt, wycenę i co było dalej? Kiedy się pojawiła ekipa i ile to trwało? To nie trwało długo, to ode mnie zależało kiedy, no bo zdecydowanie po wymianie informacji, bo ja byłem tutaj ten pierwszy raz osobiście, dogadaliśmy się co i jak, w jaki sposób to zrobimy. Wiele informacji przyszło przez e-maila, oczywiście dyskutowaliśmy jeszcze, ale ja nawet nie miałem co dyskutować. Ja otrzymywałem informacje, które moje oczy się otwierały coraz bardziej mówi, wow, i to tak łatwo idzie, i to można zrobić. No, w ten sposób, dokładnie wymierzyć, ile potrzeba na przykład tych mat grzewczych na jakiś pokój mniejszy, największy, w łazience czy w komórce, to obojętnie gdzie. Po tym powiedziałem, że tak, oczywiście odfajkowałem, jest załatwiona sprawa i teraz kiedy? No i możemy przyjechać, powiedzmy tam, no było tam na lipiec. Ja mówię, nie, jeszcze nie jest gotowy. No to przyjedziemy na sierpień. No, to chyba już będzie gotowy, na przykład dom, żeby tak można było założyć. Także to jest jeszcze następna sprawa, bo tego nie ma w tej chwili. W tej chwili terminy są tak wariackie na świecie. Mówię na świecie, nikt nie jest pewny niczego. W branży budowlanej szczególnie. W branży budowlanej, ja to widzę u nas, wszyscy mają problem z materiałem, z pracownikami, a ja powiedziałem, no tak, jak będzie tam, powiedzmy, na pierwszy tydzień września, to by było dobrze. Ja powiedziałem, nie firma powiedziała. I właśnie to jest ta różnica, że w Niemczech na przykład jest zupełnie co innego. Tam możemy czekać i naprawdę nikogo to nie obchodzi, co ten, jasne, który buduje, właściciel, czy on będzie czekał, czy nie będzie czekał. A tutaj jest... cudowne. Ja jestem strasznie zadowolony z tego, że mogłem trafić na taką firmę, no, z której jestem zadowolony. Już jest gotowe. Także. Jeszcze chcę dopytać, zanim zapytam o to, czy jest Pan zadowolony. Już Pan trochę uprzedził fakty, ale no to też wynika z tego uśmiechu. Odnośnie fotowoltaiki rozumiem, że też ktoś Panu osobno od początku do końca doradził i wyjaśnił wszystko, co było trzeba. Tak. To co, można powiedzieć, że jest Pan takim samozwańczym ambasadorem Termofolu na Niemcy, może na Zachód w ogóle? A może tak, tak to na Niemcy to może nie, ale oczywiście, jeżeli jest dobry produkt. Do mnie przychodzą, pytają się, co mam, bo to są oczywiście znajomi, znajomych. I ja im oczywiście daję im ten namiar na Termofol, dlatego że jest dobry produkt. A jakby był zły, to nie dawał, że nie będę się po prostu później wstydzić musiał. Ale z tym wiem, że jest dobry produkt, to mogę im powiedzieć. Daję im te namiary, mówię, w jaki sposób mogą to dojść do kupna, do instalacji tego, czy ogrzewania. Na przykład oni nie są jeszcze tak daleko technicznie, że ogrzewanie w podłodze elektryczne dla nich nie mieści, albo w suficie. Jak to grzeje sufit? No, trzeba wiedzieć, że też grzeje. No i ta reklama, jak to się mówi, z ust do ust, znajomy znajomemu. Marketing szeptany. Marketing szeptany, tak. I tak to dochodzi się do tego, że dużo, dużo z pytania, oczywiście jestem do dyspozycji, oni mogą wejść do mnie do domu, mogą zobaczyć, jak to jest. Dlaczego to jest najlepsza nie? rekomendacja, jak ktoś jest zadowolony. W takim razie udanych wieczorów przy oglądaniu sportu czy innych rozrywkach w domu z podgrzewaną podłogą. Dużo zdrowia i dużo uśmiechu, bo jest Pan bardzo optymistyczną osobą, tak mi się wydaje, i bardzo uśmiechniętą, i tej energii jest w Panu bardzo dużo, to oby tak pozostało. Tego Panu serdecznie życzę. Jest i ja się cieszę z tego powodu, że nam zostało tyle energii. A z czego mam się martwić? Mam cudowną żonę, mam dobre miejsce, domy, w którym ciepło, energooszczędny, tylko żyć i nie umierać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Władysław Kozakiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę.
chodzi o moje zdanie, to mogę powiedzieć, że Thermofol jest naprawdę super. Mogę jeszcze powiedzieć, jest bardzo dobry.